Lewandowski, natomiast trener gości Jakub Gościński deskonuje. Pierwszy gwizdek arbitra i rozpoczynamy pojedynek. Było tutaj mowy o przewinieniu, świetny odbiór Bolina, Jakub Bolin. Od razu lider tabeli chce jak najszybciej otworzyć wynik. Jest okazja na strzał z dystansu, uderzenie w środek bramki Kamila Laska. Chociażby Rybacki i Wojdak. 43. minuta, Damian Lękiewicz z lewego narożnika na trzeci metr, a lewą flankę Jakub Bolinę i łapie piłkę Kamil Lasek. Tak jak już wspominałem, piąte z sześciu spotkań podczas tego sierpniowego maratonu, być może właśnie nieco Kaliski do środka, Krajnyk. Antoni Krajnyk, dobra piłka z głębi pola, szansa dla Mrozińskiego, broni Kamil Lasek, ale mamy rzut karny. Nie do pozazdroszczenia sytuacja, która może skończyć się bramką dla gospodarzy, Antoni Krajnyk. 55. minuta i Pogoń Mogilno wychodzi na prowadzenie w starciu z Unią Wobrzeźno. Wyczuł intencję strzelającego Kamil Lasek. Ostatecznie zabrakło jednak nieco centymetrów, żeby... Rosną teraz nadzieje w ekipie gości, żeby jak najszybciej wyrównać. Kacper Rybacki strzał, niepewnie go kip... Świetnie Hancyk, Dominik Hancyk. Zbyt nisko, okazja jednak na strzał dla Rybackiego. Rybacki tuż obok słupka. Dominik Hancyk. Dominik Hancyk dobrze czuje się z piłką przy lewej nodze. Hancyk. Nie zamknęli tej akcji jeszcze gracze gości. Bolin, Jakub Bolin, Jakub Bolin, strzał nad poprzeczką. Lekta, także Krajnyk. Kiełpiński, 75. minuta, Krajnyk! Uderzenie miane z pola karnego 24-latek, jeszcze Fabiś. Fabiś, wrzutka, rykoszet, nie ma bramki, jeszcze szansa dla graczy gości. Rybacki, nie ma bramki, jeszcze Rybacki, ależ kotłowanina w polu karnym Pogoni. Świetnie Maciejewski podłącza się do tej akcji. Aron Maciejewski, wrzutka na trzeci metr. Minięty teraz rezerwowy Rojek. Wchodzą w pole karne piłkarze Pogoni Mogilno. Wybija Filip Ograska. Jeszcze zbierają gracze gospodarzy szansę na 2-0. Zieliński, czy będzie kolejny rzut karny? I tak jest! 87. minuta, grają i trafił już z 11 metrów kapitan Pogoni Mogilno, czy trafi także po raz drugi? Antoni Krajnyk kontra Kamil Lasek. Krajnyk! 2-0 dla Pogoni Mogilno, która jest o krok od zdobycia kolejnego kompletu punktów. Tym razem stałe nieco bardziej w środek bramki, także po raz kolejny blisko obrony był Kamil Lasek, dotknął nawet... Wrzutka z ponad 35-40 metrów. Wbita futbolówka w ślizgiem przez gospodarzy. Aron Maciejewski, strzał tuż obok bramki. Bliski kompletu punktów. Czy utrzyma czyste konto do samego końca Rybacki, Wiwatowski. Jeszcze raz Wiwatowski, Filip Rzepka, strzał po rykoszecie, będzie korner. Też Maciejewskiemu w tym sezonie, tak dzisiaj radzą sobie z tym gospodarze, ależ kapitalna interwencja w tej sytuacji bramkarza Pogoni Mogilno. Tym razem dwójkowo z Maciejewskim, Aron Maciejewski. Wybita piłka przez gospodarzy, którzy dzisiaj pokonują dotychczasowego lidera z Wąbrzeźna. Pogoń Mogilno, Unia Wąbrzeźno 2-0. Obie bramki padały w drugiej połowie i obie zostały strzelone z rzutów karnych przez kapitana Pogoni Antoniego Krajnyka. Pierwsza połowa zdecydowanie poniżej.